Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dary nasi Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. Siostry, bracia, oto jesteśmy w wieczerniku. Serce Pana Jezusa dzisiaj nas przywołuje. Przyjdźcie do mnie wszyscy, trudzy i obciążeni jesteście, a w potrzebie. Woła serce Boże, kieruje to wezwanie do was, dzieci. I do was, siostry, bracia, którzy wybraliście się, aby przeżywać uroczystość Bożego Ciała. I oto wnikamy w tajemnicę serca Pana Jezusa, że dzisiaj objawia swoją miłość miłosierną darem siebie w Eucharystii. Trzeba nam stanąć z wiarą gotową przyjąć tę wielką tajemnicę wiary, że Jezus jest razem z nami. I prosi, aby przygotował nasze serce na przyjęcie największego daru, jakim jest On sam, Jego ciało, Najświętsza krew. Trzeba, aby Duch Święty nas oświecił, byśmy rozpoznali Bożą prawdę, która poprowadzi nas w czasie Eucharystii i poprowadzi nas w procesji, abyśmy dali światu świadectwo, że jesteśmy ludźmi Eucharystii. Dlatego, siostry i bracia, aby Pan Jezus znalazł w nas godne mieszkanie, uznajmy najpierw naszą niegodność i przeprośmy za wszelkie przewinienia. Który przez Ducha Wiecznego złożył Bogu samemu siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. I dlatego jest pośrednikiem nowego przymierza, ażeby przez śmierć poniesioną dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy. Oto Słowo Boże. Drodzy dzieci i siostry bracia, dzisiaj świętujemy niezmierzoną hojność naszego Boga. Bogu nie chce, byśmy zadowalali się czymś małym, a tym bardziej byśmy żyli w niedostatku. On zawsze daje nam ponad miarę. Nie pamiętam, po obfitym połowie sieci były pełne ryby, a po cudownym rozłożeniu chleba kosze zostały pełnione po brzegi tym, co zostało. Oto nasz Bóg daje nam swoją krew, swoje ciało, byśmy nie żyli w jakimkolwiek braku, byśmy mieli wszystko, to znaczy Jego samego, który pozostał z nami na zawsze.
Przebaczcie, moje dzieci i tu wszyscy obecni, tę świadomość, że oto jesteśmy w tym świętym miejscu, w którym Bóg daje wszystko, co może dać. Po prostu więcej dać nie może. Daje siebie samego. Wierzycie w to? I dlatego dzisiaj tak ubogacenie. Pragniemy głosić światu Ewangelię o Eucharystii. Eucharystia to jest znak przymierza, które Bóg zawarł nieodwołalnie z człowiekiem za pośrednictwem ciała i krwi swojego Syna. To ciało zostało wydane na mękę śmierci. Podzieliło los człowieka, ponieważ wszyscy umieramy. Ta krew została wydana, aby przypieczętować słowo przymierza Boga z człowiekiem. Przymierze łaski, miłości, przymierze świętości, prawdy, przymierze miłosierdzia. I dzisiaj chcemy dać świadectwo o tym wobec wszystkich ludzi. Ponieważ Bóg stał się człowiekiem dla wszystkich ludzi, dla całego rodzaju ludzkiego. Za wszystkich Chrystus umarł, zmartwychwstał. Wszyscy zostali wezwani na ucztę wieczności. I tutaj na ziemi Pan zaprasza każdego mówiąc: bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie, aby się nie ustali w drodze. I znów zacząć to pytanie do dzieci, do wszystkich obecnych. Czy tak przyjmujemy tajemnicę Eucharystii? Że to Pan Jezus zaprasza nas i prawie się wzywa. Przyjdźcie. Nie tylko aby im podziwiać, ale bierzcie i jedzcie moje ciało. Bierzcie i pijcie, to jest moja krew. Posilajcie się, abyście nie ustali w drodze. Czy taką mamy postawę, gdy przybywamy na mszę świętą? Jakże godny podziwu jest nasz Bóg. Ten, którego żaden umysł nie jest w stanie ogarnąć i uczcić na miarę Jego świętości. Ten, którego żadne serce nie jest w stanie miłować na miarę Jego miłości. Jakże to godny podziwu, że chce, abyśmy Go ogarnęli, miłowali i wielbili. Według ludzkiego wymiaru naszej wiary, pod postaciami chleba i wina. Kochani moi, rozważmy dalej. Poprzez ofiarę ustanowioną w wieczerniku pod postacią chleba i wina, Chrystus wchodzi raz na zawsze do miejsca świętego. Jak poucza nas autor listu do Hebrajczyków. I nas do tego miejsca prowadza. Czy mamy tę świadomość, że sakrament ciała i krwi jest sakramentem drogi? Tej drogi, która prowadzi do wczesności, do życia nieprzemijającego. Prowadzi nas do życia wiecznego. Ale znów pytanie. Czy wierzę w to, że tutaj będąc, przyjmując komunię świętą przez Eucharystię, to jest moje wejście na drogę, która prowadzi mnie przez tę ziemię, do domu Ojca, do chwały wiecznej. Kochani moi, dzień, w którym nie tylko przyjmujemy hostię życia wiecznego, ale także postępujemy patrzeni tę eucharystyczną hostię, postępować będziemy procesji, która jest, jak zauważyliśmy, znakiem naszego pielgrzymowania z Chrystusem przez życie. I pójdziemy, symboliczny prawdzie tylko sposób, po tych drogach, po których chodzimy codziennie. Tam, gdzie żyjemy, pracujemy, cierpimy, spieszymy się, poniesiemy Chrystusa i poniesiemy Go naszą codzienność. Poniesiemy Go
w okryciu naszych serc. I to na tej procesji trzeba, byśmy umieli zaświadczyć wobec tych, którzy będą nas obserwować. Nie tylko dzisiaj, ale kiedykolwiek pójdziemy po Komunii Świętej do innych, którzy może słabo wierzą, a może nawet nie wierzą w tańce Eucharystii, czy oni będą rozpoznawać w nas prawdziwą monstrancję, w której niesiony jest Jezus Chrystus, pokarm na życie wieczne i Bóg prawdziwy, cały w swoim majestacie, choć ukryty tylko pod kawałkiem chleba. Trzeba, abyśmy dzisiaj na nowo zaczerpnęli tego ducha wiary, abyśmy zostali napełnieni ufnością, pełną nadziei, że jesteśmy nosicielami świętości Bożej, ale po to, aby każdy z nas doszedł do chwały nieba, ale aby również i inni, którzy na nas będą patrzeć, którzy będą nas obserwować, byśmy również i oni mogli kiedyś upaść na kolana i wyznać: Pan mój i Bóg mój jest obecny w tym drugim człowieku. I aby on również stając z tych kolan, również ruszył na tę drogę, na którą my dzięki Bogu jesteśmy postawieni. I tak przeżywajmy tę dzisiejszą uroczystość. Bo to uobecnia się teraz, tu i teraz, na tym ołtarzu, tajemnica Wieczernika. Dzieci, siostry, bracia tu obecni, otwierajmy zatem oczy naszej wiary. Otwierajmy nasze serca pełne miłości. Bo Pan przychodzi tutaj z wielką tajemnicą miłości miłosiernej, objawionej w Najświętszej Ofierze, objawionej w uczcie eucharystycznej, po to, abyśmy zjednoczeni z Nim ruszyli na kolejny etap naszej procesji, nie tylko tej eucharystycznej, a tej procesji, która prowadzi wprost do nieba. Amen. Módlmy się za dzieci, które w tym roku po raz pierwszy przystąpiły do Komunii Świętej, aby zachowywały w swoim życiu serce czyste i otwarte na Eucharystię. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Thank you.
pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali paschę do spożycia? On rzekł: idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: nauczyciel mówi, czas mój jest bliski, u Ciebie chcę urządzić paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali paschę. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w Królestwie Ojca mego. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Panie Święty, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przed paschalnym misterium swojego Syna dokonałeś naszego odkupienia. Dlatego w sakramentalnych znakach głosimy śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Sprawa, byśmy stale doznawali wzrostu Twojej łaski przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Znowu wielki tłum był z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im: żal mi tego ludu, bo już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. A jeśli ich puszczę zgłodniałe do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli uczniowie: skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem? Zapytał ich: ile macie chlebu? Odpowiedzieli: 7. I polecił ludowi usiąść na ziemi, a wziąwszy 7 chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali. I rozdali ludowi. Mieli też kilka rybek. I nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali 7 koszów. Było zaś około 4000 ludzi. Potem ich odprawił. Oto wieczerło do ognia i do wojny. Wybaw nas, Panie. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, chlebie żywy, dający życie wieczne, spraw, abyśmy często Ciebie przyjmowali
i zjednoczeni z Tobą przynosili owoc trwający na wieki, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Jezus opowiedział faryzeuszom tę przypowieść. Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Boże uczty posłał swego sługi, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. Wtedy wszyscy zaczęli się jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: kupiłem pole, muszę wyjść i obejrzeć je. Proszę cię, miej mnie za usprawiedliwionego. Drugi rzekł: kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować.
proszę Cię, miej mnie za wymówionego. Jeszcze inny rzekł: ożeniłem się i dlatego przyjść nie mogę. Sługa, powróciwszy, oznajmił to swojemu panu. Wtedy pan rozgniewał się i nakazał słudze: wyjdź co prędzej na ulicę i zaułki. Prowadź tu ubogich, niewidomych i chromych. Sługa oznajmił: panie, stało się jak rozkazałeś i jeszcze jest miejsce. Na to pan rzekł do sługi: wyjdź na drogi i między opłotki i zmuszaj do wyjścia, aby dom mój był zapełniony. Bo mówię wam, żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty. Błaganie Pana Boga, który pragnie zbawienia wszystkich ludzi, aby Najświętszy Sakrament był dla nas zadatkiem życia wiecznego. Od nagłej, a niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, spraw, abyśmy żyjąc rozsądnie, pobożnie i sprawiedliwie, zasłużyli na przyjęcie w chwili naszej śmierci Najświętszego Sakramentu ciała i krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen.
nie kupimy kwiatów. Kościółku już nie będziemy sypać, dobrze? Kościółku już nie sypać. Poprzez wieczny czas.
owym czasie Jezus powiedział swoim uczniom: Ja jestem krzewem winnym, wy zaś lato roślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ bez mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony, jak inna latorośl i usnie. I zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje was, poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to będzie uwielbiony, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeżeli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwał w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. Tak wielki za Eucharystię.
Eucharystii. Dam chleba życia wiecznego. Czcimy poprzez tą obytą procesję Bożego Ciała. W szczególny sposób pragnę podziękować księdzu biskupowi Janowi. To już dzisiaj druga procesja. Za mszę świętą poprawią, za przewodniczenie mszy świętej oraz naszej procesji eucharystycznej. Serdeczny uzdrowia księdzu biskupowi, zawsze życzymy wielu Matce Bożej i zdrowia. Pragnę podziękować wszystkim kapłanom, moim współpracownikom, siostrom zakonnym, wszystkim osobom i świeckim, i zakonnym, które przygotowywały na piękne ołtarze na Boże Ciało. Pragnę podziękować służbie liturgicznej, ministrantom, lektorom, szabaszom. Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję dzieciom pierwszokomunijnym, dzieciom, które sypały kwiatki. Serdecznie Was zapraszam na ołtarze Bożego Ciała. Przez tydzień do czwartku, a później serdecznie zapraszam także na procesję w piątek, 8 czerwca. W naszej parafii czcimy odpust ku czci serca Pana Jezusa. Serdecznie zapraszam. Orkiestrze, Bóg zapłać. Panu Daniście, zakrystiance, wszystkim służbom porządkowym, w szczególny sposób policji, harcerzom, wszystkim, którzy w czynny sposób brali udział w tej procesji eucharystycznej, a przede wszystkim bardzo serdecznie składam podziękowanie wszystkim wiernym, bo bez Was na nic mi się to wszystko tutaj zdało i cała ta uprawa, gdyby nie Wasza obecność. Dziękuję Wam w szczególny sposób za uczestniczenie w procesji, za Waszą obecność. I tak jak powiedział ksiądz biskup w kazaniu, przede wszystkim za wyznanie wiary Jezusa Eucharystycznego. Wszystkim jeszcze raz składam serdeczny zapłacz, szczęść Bożą.
Szkoda, że się dzieje w Polsce. Nie ma. Thank you.